Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Jezus Chrystus, przedwieczne słowo Boga Ojca, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 2 września 1987 roku. W poprzedniej katechezie zwróciliśmy szczególną uwagę na te wypowiedzi, w których Chrystus mówi o sobie zwrotem Ja jestem. Określone konteksty, w których ten zwrot występuje, zwłaszcza w Ewangelii Janowej, pozwalają sądzić, iż, mówiąc tak, Jezus nawiązuje do imienia, którym Bóg Starego Przymierza nazwał siebie wobec Mojżesza, przekazując mu posłannictwo. Jestem, który jestem. Powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was. W ten sposób Jezus mówi o sobie, na przykład w związku z pochodzeniem od Abrahama. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Już ta wypowiedź. Pozwala nam zrozumieć, iż syn człowieczy daje świadectwo swej boskiej preegzystencji. Nie jest to zaś wypowiedź odosobniona. O tej samej tajemnicy swojej osoby Chrystus mówi wielokrotnie. A wypowiedź najbardziej syntetyczną zdają się zawierać te słowa: Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Jezus wypowiada je w mowie pożegnalnej do apostołów w przeddzień wydarzeń paschalnych. Słowa te wskazują wyraźnie, że zanim przyszedł na świat, Chrystus był u Ojca jako syn. Wskazują więc na jego preegzystencję w Bogu. Jezus wyraźnie daje poznać, że jego ziemskiej egzystencji nie można oderwać od tej preegzystencji w Bogu. Nie można bez niej prawidłowo rozumieć. Wypowiedzi podobnych jest więcej. Kiedy Chrystus mówi o swoim przyjściu od Ojca na świat, wskazuje to zwykle równocześnie na Jego boską preegzystencję. Jest to szczególnie wyraźne w Ewangelii Janowej. Jezus mówi wobec Piłata: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I chyba nie jest bez znaczenia to, że Piłat zapyta go później: Skąd Ty jesteś? A wcześniej jeszcze czytamy: Świadectwo moje jest prawdziwe bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę co do tego skąd słyszymy w nocnej rozmowie z nikodemem znamienne wyjaśnienie nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego który z nieba wstąpił syna człowieczego owo przyjście z nieba od ojca wskazuje na boską preegzystencję Chrystusa również przez odniesienie do jego odejścia a gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem, słyszymy w kontekście mowy eucharystycznej w pobliżu kafarnaum. Cała ziemska mesjańska egzystencja Jezusa z Nazaretu wynika z tego przedtem i do Niego jest też zwrócona jako do podstawowego wymiaru, w którym syn stanowi jedno z ojcem. Jakże wymowne są w tym względzie następujące słowa modlitwy arcykapłańskiej w wieczerniku. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś, do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Również w Ewangeliach synoptycznych, w wielu miejscach jest mowa o przyjściu Syna Człowieczego dla zbawienia świata. Jednakże teksty Janowe Posiadają szczególnie wyraziste odniesienie do preegzystencji Chrystusa. Najpełniejszą syntezę tej prawdy zawiera prolog Ewangelii Janowej. Rzec można, iż w prologu tym, prawda o boskiej preegzystencji Syna Człowieczego osiąga inny jeszcze, a zarazem ostateczny wyraz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. W zdaniach tych ewangelista potwierdza to, co Jezus mówił sam o sobie, gdy stwierdzał: Wyszedłem od ojca, lub też gdy prosił, by ojciec otoczył go chwałą, jaką miał u niego, zanim świat powstał. Równocześnie zaś preegzystencja Syna w Ojcu łączy się ściśle z objawieniem tajemnicy trynitarnej Boga. Syn jest słowem przedwiecznym, jest bogiem z Boga, współistotnym Ojcu, jak wyrazi to Sobór Nicejski w swym symbolu wiary. Formuły soborowe odzwierciedlają precyzyjnie prolog Janowy. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Stwierdzenie preegzystencji Chrystusa w Ojcu. Jest równoznaczne ze stwierdzeniem Jego bóstwa. Do istoty Jego, tak samo jak do istoty Ojca, należy wieczność. Preegzystencja na nią właśnie wskazuje. Prolog Janowy, poprzez zawartą w nim prawdę o słowie, jest w samo objawieniu się Boga, niejako definitywnym dopowiedzeniem tego, co już Stary Testament mówił o mądrości. Porównajmy na przykład słowa. Przed wiekami na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot. Owa starotestamentowa mądrość jest stworzeniem, a równocześnie posiada właściwości, które stawiają ją ponad wszystkim, co stworzone. Jedna jest, a wszystko może. Pozostając sobą, wszystko odnawia. Zawarta w prologu Janowym prawda o Słowie jest poniekąd potwierdzeniem objawienia mądrości w Starym Testamencie, a równocześnie treść tamtego objawienia definitywnie przerasta. Słowo nie tylko jest u Boga, ale jest Bogiem. Jeśli Słowo to przyszło na świat w osobie Jezusa Chrystusa, to przyszło do swojej własności, albowiem świat stał się przez nie, przyszło do swoich, ono bowiem jest światłością prawdziwą która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie oznacza przyjście Słowa, które jest synem przedwiecznym. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Powtórzmy raz jeszcze: Prolog Janowy jest wiecznym echem tych słów. W których Jezus mówi. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat, i tych, w których prosi, aby ojciec otoczył go u siebie tą chwałą, jaką miał u niego przed założeniem świata. Ewangelista ma przed oczyma starotestamentowe objawienie mądrości, a równocześnie całe wydarzenie paschalne, odejście przez krzyż i zmartwychwstanie, w którym prawda o Chrystusie, synu człowieczym i prawdziwym Bogu. Wyjaśniła się do końca tym, którzy byli jej naocznymi świadkami. Tak więc w ścisłym związku z objawieniem słowa, czyli z boską preegzystencją Chrystusa, znajduje swe potwierdzenie prawda o Emanuelu, a wyraz ten, w dosłownym przekładzie, Bóg z nami, mówi o szczególnej osobowej i osobistej zarazem obecności Boga w świecie. Chrystusowe ja jestem daje wyraz tej właśnie obecności zapowiedzianej już u Izajasza oznajmionej w ślad za prorokiem w Ewangelii Mateuszowej i potwierdzonej w prologu Janowym słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas język ewangelistów jest rozmaity jednakże prawda jaką stwierdzają ta sama u synoptyków Jezus wypowiada swoje jestem z wami zwłaszcza w momentach trudnych jak na przykład burza na morzu jak również w perspektywie apostolskiego posłannictwa Kościoła. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystusowe wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat ma znaczenie zbawcze, soteriologiczne. Wszyscy ewangeliści dają temu wyraz. Prolog Janowy wyraża tę prawdę w słowach. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. To znaczy... Aby z Boga się narodzili. Jest to prawda centralna całej chrześcijańskiej soteriologii organicznie zespolona z objawioną rzeczywistością Boga człowieka. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek dostąpił rzeczywistego uczestnictwa w życiu Boga, aby więc człowiek poniekąd stał się Bogiem. Już starożytni ojcowie Kościoła mieli tego jasną świadomość. Wystarczy przypomnieć słowa świętego Ireneusza który, wzywając do naśladowania Chrystusa, jedynego prawdziwego i pewnego Mistrza, mówił: W swej bezgranicznej miłości On stał się tym, czym my jesteśmy, abyśmy mogli stać się tym, czym On jest. Ta prawda otwiera przed nami szerokie horyzonty, w których należy umieścić konkretny wyraz naszego chrześcijańskiego życia w świetle wiary w Chrystusa, Syna Bożego, słowa Ojca. Wszyscy pamiętamy dobrze te słowa, od których rozpoczyna się Ewangelia Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko się przez nie stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Prolog Ewangelii Świętego Jana w sposób syntetyczny ujmuje prawdę o boskiej preegzystencji Jezusa Chrystusa, syna człowieczego. Chrystus, który jako człowiek narodził się z dziewiczej matki dawał w różny sposób i w różnych miejscach poznać swoim uczniom i słuchaczom że jest jedno z Ojcem że wyszedł od Ojca przyszedł na świat a teraz mówi to w przeddzień męki opuszczam świat i idę do Ojca i prosi tego Ojca żeby go uwielbił tą chwałą jaką miał u niego zanim świat powstał a więc to co znajdujemy w prologu Ewangelii Świętego Jana jest tylko syntetycznym ujęciem tego, co Pan Jezus przy różnych okazjach mówił sam o sobie. Słowo preegzystencja, rozumiemy, mówi o tym, że zanim stał się człowiekiem, już istniał. Istniał jako Bóg, nie tylko u Boga, ale jako Bóg z Boga. Bogiem było Słowo. To, co wypowiadamy w wyznaniu wiary uroczystym, niedzielnym, to jest nic innego jak wyrażenie prawdy zawartej w Ewangeliach, a zwłaszcza w prologu Ewangelii św. Jana. Równocześnie ta prawda o preegzystencji Słowa Bożego, Syna Bożego, jeszcze bardziej uwydatnia inną prawdę, mianowicie prawdę o Bogu z nami, prawda, która ma swój odpowiednik w wyrazie aramejskim, wschodnim, Emmanuel: Bóg z nami. Otóż to Słowo Odwieczne, współistotne Ojcu, Bóg z Boga, prawdziwie stało się człowiekiem, tak jak czytamy w tej samej Ewangelii Świętego Jana. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Stało się człowiekiem dla naszego zbawienia, dla odkupienia świata. I w ten sposób Bóg był i jest z nami w sposób najbardziej dosłowny i rzeczywisty. Był w czasie swojego ziemskiego bytowania i jest, ponieważ odchodząc z tego świata, powiedział apostołom, posyłając ich na cały świat, jestem z wami aż do skończenia świata. Te prawdy, o które wciąż się niejako ocieramy w liturgii, w przepowiadaniu Kościoła, trzeba, ażebyśmy przy pomocy katechezy, a także przy pomocy modlitwy, stale zgłębiali, bo w nich jest zawarty sam rdzeń objawienia Bożego, samo objawienia się Boga i równocześnie sam rdzeń naszego chrześcijańskiego być. Dał im moc, ażeby się stali synami Bożymi. Bóg, Syn, Słowo, stał się człowiekiem, żebyśmy mogli stawać się synami Bożymi, mieć uczestnictwo w życiu Bożym za pośrednictwem Syna. Niech Bóg błogosławi wszystkim uczestnikom dzisiejszej audiencji. Sancti vicetur tu, noventu, adveni apregni tu, via voluntas tua, ci pur in cielo e in terra, fa nel nostro quotidiano da novissorie. e dimitterò vice levita nostra, si cura i nostri vittimi, devi stori nostri, e tre lo si in duca in tentazione, se liberano samma.